Siemanko, gołąbeczki, godzina 10. Radosław ganiał, teraz widzę, że Stasiek gania. Staśka, tam parę sztuk już zostało. Piękna pogoda. Dzisiaj byłem na targu w Radzyminie. Parę sztuk wyniosłem. Bardzo udany targ, można powiedzieć. Nie widać już nic. Poczta tam by poszła, właśnie Darek dzwoni. Czekam na Darka. Jedzie ze swoją gromadką pocztowych, kolorowych, kiedyś już u mnie wypuszczał. Dlatego też nie wypuszczam swoich Amerykańców. Chociaż może pod siatkę je wypuszczę od razu. No już wyglądają. Tak, bardzo udany targ. Wyniosłem 3 berliny żółte, samiczki. Wziąłem tyle, ile chciałem. Co jeszcze? A, tą boczatą perłową też wyniosłem. Samca nie mogłem dokupić. Tu zaczęło mi się parzyć też to wszystko. Kurde, mówię. Zostawiłem sobie tego żółtego samca na 100%, bo grucha. Samiczkę taką najfajniejszą i tą taką najbrzydszą, można powiedzieć, z jednej strony. Mój fartuszek ma i to, ale nie ma łapci, tylko takie pończoszki. A ten jak się dobija, zobaczcie. Czeka na tą samiczkę, ona na górę poleci. A on biedak nie może. Zaparzyły się tu, bo czaty mi się jedne sparzyły. Także coś się dzieje. Jasne, kolego, jest samica. Ten ma czaty. One mi porwą siatkę. Kupiłem sobie locik takich. Wo, zaraz do góry pójdą. 32 sztuki? Ale dziki. Ty, już jastrząb gdzieś jest. Zaraz swoje wypuszczę. Teraz te dopędzimy do nich. Pójdą tam na chłopaków. Całym stadem na dwór. Zobaczcie, ale wyprują. Ciekawe, czy ja zdążę odkręcić to. Poszły. Jak ja miałem mi 130 kiedyś? Wyobraź, a tu jest ze 100. Kawałek wrony, żeby było. Szare jak pięknie chodziły. One zaraz nabiorę kierunek, tylko tak, tak, tak i tam. Pochodzę, bo twoje sztywne. To muszę jedne, drugie nie wypuścić. Ganiane gołębie, także o, zobacz, te kurwa już na jajka się gonią. Wiosna. Wiosna. Są wysoko, widzisz? No, nad radkiem właśnie się kręcą. No wszystkie są. Chyba nie. Powiem ci, że one im dalej są, tym się wydaje, że jest ich więcej. Wszystkie, zobacz. Tamte kolorowe twoje odbijają. Widzisz, jak mają ciężko? Napracują, bo chodzę po całym tu okolicy, to by dokładnie. Kurde. Złapię, to nie oddam.
Jeszcze... Zobacz jak został. Czerwony jakiś. Nie, zostało ich sporo jeszcze. Ale ładnie się wychodziły. Idą znowu tam. Przecinaki. Ale Darka odbiły tam. Kubka, może jeszcze moich coś porwał. Sieroty. Porwały, bo wraca jeden przecinak. O. W szoku. Darka została coś jeszcze. Nefecki. Jest jeszcze z 5 sztuk. 20 minut już chodzą. Nie wiem, czy jeszcze coś zostało. Chyba coś zostało jeszcze. Cicho. O cholera, czy to moje uciekają tak? Może szymelek jakiś został. Taki jak żałobnik. No, jeszcze zostały dwa, chyba trzy. O tak, 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 bo widać. Uciekają. Pozdrawiam dzisiaj kolegów na targu, co spotkałem. O, Krzysztof mi dał, proszę bardzo, swojego wyszwanca siwego. Ma taki fartuszek. Ale jego młody ganiany, sobie zostawię go może do żółtej. Zobaczymy. I takiego araba jeszcze w pończochach czystego bardzo sobie przyniosłem. Dobra, winerki damy zaraz na dosiad, żeby złapać coś Darkowi. One gdzieś tutaj są. Są dwa szmelki. Zaraz je obsadzimy. Winery wylecą się tutaj na żerowanie. O. Jeden jak winer kończaty, a drugi szymel taki mocny. Ciekawe, czy mojego nie zabrały czarnego. Zabrały go. On uciekał, uciekał i teraz miał szansę na płótu zwrócić. Siadają, no ciekawe. No masz. Siadały. Są dwie sztuki. No właśnie, się boją, dziady. Ciekawe, ile Darek mi porwał. Z tego kółka siadają, no. Łaba Dara, szymelek twój. Oj, 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 oj. Nie usiadł. O kurwa, widzicie jakie miejsce? Wróble wystarczy, że z tyłu jest kurnik. I już po siadaniu. No nie zdążyłem nagrać Darek, ale siedzi. Jedno siedzi. Taki winerowaty. Andrzej z Elbląga dzwoni. Zaraz muszę odebrać. Zobacz Daro, jedno umoczyło. Winerek. Jeden umoczył. Sąsiedzi ganiają, o, Darek. Coś tutaj mu tam. Ale by mu jakiś peszt ucieka. Wczoraj mi ciemnego, włodkowego, lotowanego. Kurde, złapał chyba, tak mi się wydaje. Samice z kamieńczyka. Także tyle lotowanie, panowie. A ile ścinę. Ta włodka z 20 roku, przecież ona chodziła tutaj parę razy, u mnie się któregoś pięknego razu zaczepiła w tym roku. Została, nie była łapana.
jest na filmiku i zobaczcie, teraz przychodzi okres sin. Tyle sin przeszła, a tutaj jednak sąsiad Darek ma same ciemniaki. I chyba wczoraj dupę umoczyła, tak mi się wydaje. Chyba, że nie zwróciłem uwagi, może wcześniej zginęła. Chociaż rzucała mi się w oczy, miałem je sparzyć. A Darka ładnie poszedł, zobaczcie. Kurde, nie widać to. Widzicie? Ładnie ciapią. Dobra, zobaczymy, jak tamte będą dzisiaj chodziły. Tam parę sztuk chodzi. Dobra, Darek, zaraz to wypuszczę i niech leci. Już byś nie powiedział. Poszła. Poszły tam przecinaki. Jedna grupka i druga. Tam górą jakieś chodzą. Nie wiem, czy to nie Karola. Moje już tam są. Dwa stara. Kurde, jak mnie denerwuje, to się rozmazuje, no. O, tu się złapały nad radkę. Moje. Pocztowe. A tam ze 20 górą, górą. O, igła spędził. Igła spędził. Moje wczoraj miały tu kierunek. W tych krzakach one wyjdą. Chodzą tu. Teraz by się przydał jastrząb, żeby mu podbił to do góry. No, moja poczta tam już daleko na dwójkę miankę. Sąsiada siadają. O, ciemne tutaj. A one poszły dalej. Poszły dalej, może tę górą tutaj złapią, zobaczymy. Coś tam do nich wpada. Jakiś jeden. Pięknie chodzą, aż wyjdę na drogę. Igły chodzą tutaj w drzewach. Nad drzewami, dobra. A moje tam łapią. Łapią te parę sztuk. Cicho, wpadną, wpadną, nie wpadną. Nie chcą wpaść. Nie jest to takie proste. Czekajcie, tu jest ta gromadka mała. Połknął je czy nie? Gdzie one są? Kurde. Oj, patrzcie, patrzcie, kurde, zobaczcie. Złapały, 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 złapały. Nie złapały. Kurde, patrz, wróci się. Będę jedna. Ciągnął je tu. Ale słabo. Nie, wróciły się. Zobaczcie, jak poszło. Kurde, no co niesamowite. Normalnie torpedę. Już przybudzi, już przybudzi, już nad radkę. Tamte parę sztuk już chyba usiadło. A już ich nie ma. No dobra. Nie ma co nagrywać nieba cały czas. Nie odleciał. Ale w siatkę już nie chce usiąść. Chociaż może teraz przeleci. Tyle czasu. No. Parę tygodni się nie widzieliśmy. Parę tygodni się nie widzieliśmy. Z miesiąc. Tatko, wiosna. Teraz tak.
Wiosna. Uciekają? Co? Uciekają? Ja doszedłem dzisiaj, kręciłem, jak były te pogody, parę razy, a ten mówi to coś, ten na do góry idą. Radka tu chodził, widziałeś? Nie. No gdyby, no na to. Ja tu patrzę. No ty, bo ty plecami odwrócony jesteś. No. I po świętach? Co? Po świętach. Co po świętach? No po świętach już. No po świętach, tak, święta. Tyle życzeń mi ludzie dla ciebie przesyłają. Co? Tyle ludzie życzeń mi przesłali dla ciebie, żebym powiedział wujka pozdrów. Tak? No jak? Z całej Polski. Ty słuchaj, ty kolego. No. Co ja chciałem powiedzieć? Patrz, jak radę. Już po świętach. No i coś nie wiem. A jak matula? Dobrze, bardzo dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze, aby tak dalej. Daj Boże. Bo jutro tak, jedzie do szpitala. Z tym to tak mi gada, bo on jest pierdolnięty. Głupi. Nie ma wszystkich w domu. Takie jest. No, z ojcem ciężko się gada. Co? Z ojcem ciężko się gada. No jest. A następny jest? Oba, i to w tym mrozy się wychował, co? Ten mrozany już taki był. No. A następny, patrz, w tym mrozy. To już był w piórkach. Aha. Bo tak, kiedy ten mrozy pierdolony był. Tamtej buzi, tam to w ogóle jest niezamykana. Uh-huh. Ja, no to siatki tylko zamykam. I się ale wychował. Taś, ty, syniak. I się wychował. Tam go w ręku ta, i tam gdzieś siedzi. Pod tymi dukami na dole. Ale posypałem tego kurwy. Wszędzie rozsypałem. Dobra, trutka jebana. Trutkę? No, dobra. Patrz, już jeden kij ma to. Szczur? Tak. Taki. Tam zdechnięty. Szczury ci wchodziły? Co? Szczur ci wszedł? Słuchaj, no. No i kurwy, pan miał zdechnięty. A tak kurwa żyła ledwo. I musiał uciekać, bo kurwy tu... I zaczął piszczeć, a tej kurwy tak od razu. Jak on piszczał. Aha. I nie patrzę, następny młody skurwy. Ej, porozsypywałem to tu kurwy. Moment opierdolony. Tutaj posypałem tam w budzie. Szczury to takie, ile byś mi... Oba. Co? Zajebał w siatkę. Pierdolone w siatkę? No zobacz, pióra się posypały. A dlaczego? No bo był po tamtej stronie. Po tamtej stronie siatki był. Chciał przelecieć. A ja zgrają. I ten, i tam patrzę przy budzie, leżało, patrzę. No, o, wszystko objebane. Zjeżdżał wszystko. Opierdoliły. Ja tam stoi na tym. Ja kiedyś sypałem. Mówię, bierze. A potem patrzę, bo to wszystko było pod tym. Bo on pochował. Takie jak może, takie jak... Takie było w tych papierkach. Takie... Tak. A to jest dobre. Dobra, wszystko dobre. No się, a się rozchodziły. No. Jak ten żeruje, kurwa. Ty, ten jasny, bo go nagrałem, tego jasnego na białym ogonie, jaki on brzydki, zobacz, kanty mu powyrostały. To co? Ten jasny, co przyleciał do ciebie taki. A jak się wypierzyło. A jaki brzydki, kanty mu powyrostały. To mu takie kanty wyrwał, co? To się nic nie widziałem. Ja wiem, przyleciało. Tej wylotki nie szkoda, kurwa, zgrana samica była. Moment pierdolnęła i chuj. No widzisz. 3400 zł. Za parę ciemnych, młodych z tego roku. To noszą żółte jajka? Lotowane były z trzech kierunków na 20 km. Ha, ty kurwa, twoja mać, kurwa, tutaj. Koty, co? 3000? 3400 zł. Tak? 50 winerków. A w parach? No w parach, tam bez pary, tak. Ale młode. Chodzone gołębie? Goniane, no. Ścinkowane? No. Ścinkowane czy nie? Ścinkowane, ganiane z lotu po to prostu. Chyba, że tak. Tak nie, to coś połapie i chuj. I tak połapią. Ale to... To jak ja bym dzisiaj je wypuścił, widziałeś co się działo? Co? Jak ja je wypuszczę dzisiaj, one górą od razu. Dzisiaj pięknie chodzą. Ale nie puszczałeś ich? Nie, ja je przyniosłem, kiedy je przyniosłem? W czwartek tydzień temu? A te jasne wyniosłeś? Nie, mam. Który z tych jasnych? O Jezus, 6 jasnych mam, perłowych mam. Dużo nie, ja cię dawno nie widziałem, chłopie. A dużo ma tych perłowych z tym jasnym? Ze 40. Też byś chował? No,
Co? No. Ale winery to doganianie, tak wiesz, tamte to muszę... A tamte co, lota powyrywa? Lota powyrywa. No kurwa, czy na mutki? Na młode, tamte mają oddzielną budę. Aha. No, jesteś siedzą. Takie, może głębiaki? No, takie zwykłe, no. Wielkie to jasne? Nie, no jasne to ładne na składzie. Aha. Trzymaj na młode. Nikt takich tu nie ma. Tak? Zaraz ci pokażę, zaraz, nawet Radek. Nawet Genio? Nawet Genio, zaraz ci pokażę zdjęcie. To? Co? To chyba. Może tak nie patrzę. To jakieś takie kurde z ogonem jak paw. A to nie z twoich? Jak to nie te... moje na kiłki, to chyba tak. To z twoich jakichś amerykańskich. Tamto gdzie jest kurwa? Tamto. A no to tych bajkotów. No to tu siedzi na kracie, zobacz. Widzisz? Tiplerek, ten, jak on się nazywa, nie tiplerek, tylko ten, czepelek. A tam pompa do gania do głębi, gania wszystkie, czy nie gania? Nie wiem, już nie widziałem dawno. To puszczał, zobaczyć. Puszczał kolega. W Radzyminie dzisiaj byłem. No i? Posprzedawałem. A na jakieś z tych? No miałem te żółte, te... To mówiłem ci te wiedyny. No. Proszę ci. Patrzę do góry, patrz. Ja teraz, jak one patrzę, też do góry patrzę. No. Emaku. Pytaj, jedna została. A to było białe niebo, tak chodziło. I tu były, kurwa. Przyniosłeś w targu, Radzymina, Złomina. Jeździło do Międzylesia, bo nie było Polenicy. Ale go musiał swoją klasę pokazać. A teraz tu go puścisz, on tu lata. Chodzi, nawet nie pochodnie bądruje. No. A do ściany wpadnie, pierdolnie i chujowa. No i ile mu zginęło, mówisz? 15? Panowie, leci ten czas jak głupi 13, pierwszy raz się spędzam. Wczoraj pięknie chodziła, dzisiaj zobaczymy. Dzisiaj jest ciemniej. Ale kierunek mają ten sam co wczoraj. Wczoraj śruby nie robiły. A dzisiaj zobaczymy. Coś tu odbija. Jasne, na białym ogonie. Nie, dzisiaj troszkę kierunek zmieniony. Jednak. Wczoraj tam chodził nad Bogdanem, centralnie, ale wczoraj troszkę wiało, a dzisiaj zero wiatru. Ładnie chodzą panowie, ładnie. Jakaś menda odskoczyła znowu. Ale nie robią śruby, przede wszystkim nie robią śruby. Nie wiem, pogoda się zmieniła, czy te pocztowe im pomogły wyprostować się. Odzwyczaiły się. Ciemnych trochę poginęło tak naprawdę. Ostatnio, może to też przez to. Może to akurat te, które robiły tą śrubę. Nie te gołębie, panowie. Nie wiem, co im się stało. Czy to pogoda tak się zmieniła? Chodzą jak przecinaki. Masz. Siadają jak kiedyś. Tragedia. Patrzcie, że wczoraj ciemna ze ściny nie wróciła, a to wraca. Wszystko do czasu. Tararirara.
dosyć ciemne. Winerki. O, nie wiem, czy go pokazywałem, tego arboza. Takiego kupiłem dzisiaj. Pokazywałem. No i tego z fartuszkiem, takiego lotnika. Melka pogoniłem, poleciał. Został sam na gołębniku, wygoniłem go, ale jeszcze niedawno tu się gdzieś plątał, widziałem. Nie wiem, czy do igły nie poleciał. Może nie. Pięknie chodziły. Odpukać. Aby tak dalej. Chociaż jakby słabiej chodziły jak wcześniej, to bym te winerki bardziej chętnie wypuścił. No ale będzie trzeba je wypuścić któregoś pięknego dnia. Sąsiedzi wszyscy w domu. O, ale obcy lata, zobaczcie. Godzina 14, przed chwilą przyszły dwa. Jeden biały i ten groszek. Po takim czasie, o, widać gołęb. Poszły z darkowymi ptakami. O, tu jesteś. No i po dniu, panowie. I panie, jak są jakieś. Jeden, drugi. Trzeci. I czwarty gołębniczek. Winerków dzisiaj nie wypuściłem. Nie dałem rady. Za mocno tamte chodzą, ale jeszcze przyjdzie czas na winerki. Sąsiedzi w domu. Darek dzwonił. Dwie sztuki nie dotarły. Przed wieczorem się pokazało. Tutaj nie wiem, czy Bogdan nie złapał. Ojciec mówi, że tam do niego siadały. O, ten wariat wrócił. Ucieka, ucieka. Poczuł wiosnę jak mój biały. I ucieka. Ciężko będzie, panowie, teraz pobić te filmy, co ostatnio były. Jakoś, nie wiem, oglądalność taka chyba w te święta nie mieliście co robić. Ile razy można oglądać Kevina? Także oglądaliście Tomka przygodę. No, te się poprawiły. Widzieliście, przestały śrubę kręcić. Nie wiem z jakiego powodu. Może te pocztowe pomogły. Może co innego. Diety nie zmieniłem, cały czas to samo. Ale bardzo mnie to cieszy. Wszystko mam te czarne, białe loty, kurde. Jakieś takie. Są wszystkie. Moje koczki. Tu się uluźniło. Wyjechało trzy. O, może ona się sparzyła z tym. Trzy żółte, zostawiłem sobie parę. Najfajniejszą. I boczata wyjechała. Ej, kurde, o, widzicie, ten jak se tam znajdzie, muszę mu jakąś płytę położyć zaraz. On ją tam zaciągnie. Do duka. Niskopienny. Bardzo fajnie, że mi się te boczaty jedne sparzyły, chociaż ten cały czas dochodzi do siebie, gdzieś tu jest. A jest tam. Powiem wam, że tutaj jak jestem, to jest zimno. Czuć takie zimno. Reszka już doszła do siebie też. Opierzyła się. Wypierzyła. No, całkiem inny gołąb. Ale nie wiem, czy one się rozparzyły, czy co. Jakoś razem nie chcą siedzieć. Perłowy rzuciłem miskę. Siedzą od razu. Co do tych ciemnych z licytacji, nie ma co się spinać.
kto chce, to niech płaci. Każdy ma swoje pieniądze. I tyle, także temat już zamknięty. No i tyle, panowie. Dobra, będę kończył. Pozdrawiam was. I do następnego razu. Cześć.